Jaka jest skala i charakter wpływu mediów społecznościowych? Jak dalece media społecznościowe wpływają na nasze przekonania? Czy jest to kolejny nośnik wolności słowa, czy raczej kolejne narzędzie jej ograniczania? Gdzie leży granica wolności słowa w mediach społecznościowych? Kto kontroluje treści tworzone przez nas w mediach społecznościowych? Według jakich kryteriów? Czy możemy się chronić przed taką ingerencją? Na te inne pytania odpowiedzą moi goście. Doktor habilitowany Michał Urbańczyk z Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Łukasz Darby-Bartosik, prawnik i filozof, absolwent studiów LLM in American Law na The Catholic University of America Columbus School of Law. Nazywam się Tomasz Lewandowski. Jestem kierownikiem kierunku prawo na Poznańskim Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek prawniczego podcastu Wolność Słowa i Działalność Mediów Społecznościowych. Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Witam serdecznie moich gości, profesora Michała Urbańczyka i Łukasza Bartosika. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Panie profesorze, przejdę od razu do konkretu. Mamy rozmawiać na temat wolności słowa w mediach społecznościowych, ale powiedzmy sobie najpierw, czym dla tej wolności słowa są media społecznościowe? Jaka jest ich rola? Czy to jest nośnik, czy jakiś fenomen w zakresie postrzegania tej wartości? Chyba jedno i drugie, to znaczy wolność słowa jako pewna swoboda jest dużo starsza niż media społecznościowe i wolność słowa u swej genezy i przez właściwie całą swoją historię dotyczyła wypowiedzi ustnych, później wypowiedzi drukowanych, później wypowiedzi radiowych, wreszcie wypowiedzi telewizyjnych. Natomiast rozwój internetu, a zwłaszcza rozwój mediów społecznościowych, przyniósł nam właściwie zupełnie nową przestrzeń do tego, w jaki sposób się komunikujemy. I na chwilę obecną bardzo trudno jest zdefiniować, czym media społecznościowe są dla wolności słowa, bo z jednej strony są taką idealną przestrzenią tego, żeby móc komunikować się w mniej lub bardziej nieskrępowany sposób, ale z drugiej strony, ze względu na swoją istotę, charakter i cechy, no, ten sposób komunikowania się bardzo mocno ograniczają. Taki przykład pierwszy z brzegu, no, to jest kwestia tego, że my w czasie pisania postów na Facebooku nie widzimy się. Nie widzimy swoich twarzy, nie mamy kontaktu bezpośredniego z osobą, z którą dyskutujemy. Poza tym, no to też wszyscy znamy to z praktyki, że ktoś może odpowiedzieć do naszego posta po 2-3 dniach. Więc to jest zupełnie nowa przestrzeń i tak naprawdę to, w jaki sposób się komunikujemy w mediach społecznościowych, to właściwie dopiero się tworzy i te reguły dopiero powstają. A jaki wpływ komunikowanie się w mediach społecznościowych ma na odbiorcę? Tak? Bo z jednej strony każdy z nas w ramach tych mediów społecznościowych jest jednocześnie odbiorcą i jednocześnie twórcą. Czy media społecznościowe są jakąś współczesną wyrocznią? To jest chyba fundamentalna różnica, która pokazuje te zmiany technologiczne, które następują. No bo rzeczywiście ta wolność słowa funkcjonowała w społeczeństwach w mniejszym, większym stopniu od zarania dziejów. Gdzieś od greckiej agory poprzez wynalezienie druku, telewizję i radio. I za każdym razem zresztą przecież władza polityczna miała zakusy na to, żeby tę wolność słowa ograniczać wraz z rozwojem nowych mediów. Więc to nie jest pytanie nowe, pytanie o ograniczanie. Ale jeśli chodzi o tę kwestię komunikacyjną, no to tutaj właśnie widzimy ciekawe zagadnienie, że pierwszy raz mamy do czynienia na taką skalę przynajmniej, z mediami, które są w stanie współkreować naszą rzeczywistość, gdzie nie jesteśmy już tylko odbiorcą biernym. Jak otwieramy gazetę, no to te literki z tej gazety nie wyskakują do nas, nie narzucają nam się z taką siłą, z jaką narzuca się ten tak zwany content z mediów społecznościowych, który jest do nas dostosowywany i tym samym kreuje sposób, w jaki widzimy świat, tym samym kreuje sposób, w jaki chcemy się ubierać, co chcemy kupować, jak chcemy się odżywiać. Dzięki tym wzmożonym wysiłkom platform i reklamodawców. Więc to jest chyba ta zasadnicza różnica, z którą mamy do czynienia teraz i zasadnicze wyzwania. To znaczy jesteśmy i kreatorami tego tak zwanego kontentu
i jesteśmy też narzędziami w rękach platform, które naszymi danymi się posługują. Ja tylko dorzucę jedną rzecz, że ta kreacja z naszej strony, ona była bardzo istotna kilkanaście lat temu, gdzie to rzeczywiście polegało na tym, że mogliśmy stworzyć filmik na YouTube'a i go wrzucić i oczekiwać reakcji. Natomiast dzisiaj ze strony takiego zwykłego zjadacza chleba, użytkownika internetu, wydaje mi się, że to kreowanie jest w stopniu minimalnym wykorzystywane. To znaczy chyba dużo bardziej media społecznościowe kreują nas, niż my kreujemy media społecznościowe. I to jest chyba ta zmiana, która nastąpiła niedawno, której my jeszcze nie zauważamy, bo nadal żyjemy w takim paradygmacie, że media społecznościowe to jest wolna przestrzeń, gdzie możemy się komunikować, przekazywać swoje informacje, ale wydaje mi się, że dzisiaj ten postęp technologiczny, wykorzystywanie algorytmów, botów, tworzenie baniek informacyjnych powoduje, że w coraz mniejszym stopniu jesteśmy w stanie wykreować rzeczywistość w mediach społecznościowych. Czy moglibyśmy poszerzyć ten wątek? W jaki sposób te media społecznościowe kreują nas? Czy jest to zjawisko niebezpieczne, czy jest to pewien standard, do którego należy przywyknąć? Tutaj też by się można odwołać do przeszłości, no bo nie jest jednak tak, że to jest zjawisko w 100% nowe i niespotykane. Jednak wraz z wynalezieniem telefonu, chociażby biorąc na warsztat takie Stany Zjednoczone, w których ankietyzacja i te wszystkie polsy, Galupa i innych tego typu serwisów, no tam też miała miejsce już taka sytuacja, że na przykład się dzwoniło, zresztą no w Polsce też to się robi, ale na mniejszą skalę, dzwoniło się chociażby do wyborców, dzwoniło się do pań domu i się wypytywało, czego one by chciały, czego by chciały na przykład od sklepów AGD, czego dany wyborca by oczekiwał, na kogo zagłosuje. No to są standardowe procedury, takie badania rynkowe czy badania wyborcze, a teraz to po prostu osiągnęło zupełnie nowy poziom. Wszystko, co my dzisiaj mówimy, może za 5 czy 10 lat już być kompletnie nieaktualne, prawda? Jeszcze 10 lat temu te media społecznościowe rzeczywiście, tak jak właśnie mówiliśmy, one miały charakter typowo oddolny. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której każda jednostka miała o wiele większą siłę przebicia. No chociażby rewolucja pomarańczowa na Ukrainie jest tego przykładem. Dzisiaj raczej doszłoby do supresji tego typu oddolnych kreacji ruchów i grup. No można zadać pytanie o to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w tym wątku ataku na Kapitol, jak to zostało zorganizowane, czy oddolnie, czy odgórnie, to już jest temat na inną dyskusję. No ale właśnie, jednak to nie jest takie kompletnie nowe zjawisko, bo marketingowcy czy różnego typu firmy ten rynek i tych konsumentów badały. To ja pociągnę ten temat, jeśli tylko mogę jedno zdanie dodać, bo tu jest, będzie fundamentalna różnica i ja myślę, że my do tego wrócimy. W momencie, kiedy ankieterzy do nas dzwonią i wypytują się o naszą opinię na jakikolwiek temat, także na temat polityczny, czy robili to 10-20 lat temu, to oni wtedy wysłuchiwali naszej opinii. Natomiast z mediami społecznościowymi jest ten problem, że po pierwsze do nas nikt nie dzwoni, tylko najpierw ta nasza opinia jest kreowana i ona jest kreowana w bardzo prosty sposób. To znaczy my widzimy, co piszą nasi znajomi, algorytmy podsyłają nam te artykuły, te strony, które gdzieś zgadzają się z naszymi poglądami i albo to jest robione w ten sposób, że nasze poglądy są ugruntowane, albo te nasze poglądy są kreowane w jakimś kierunku i to jest największe niebezpieczeństwo. I to jest największe niebezpieczeństwo. I to jest ta różnica w stosunku do tego ankietera Galupa, który kiedyś dzwonił i wypytywał się o proszek do prania. Dzisiaj nikt nas nie pyta się, jaki proszek do prania chcemy kupić, tylko dzisiaj kreuje się to, jaki proszek do prania będzie dla nas najlepszy. No dokładnie, to jest zasadnicza różnica, bo kiedyś też ten ankieter Galupa dzwonił raz na pół roku w najlepszym wypadku. Inaczej byłby zaatakowany o naruszenie miru domowego, a dzisiaj mamy sytuację rzeczywistego kreowania na bieżąco, 24 godziny na dobę, cały czas, non-stop. I sytuacja jest o tyle interesująca. Ja może podam przykład anegdotyczny, bo mój, ale dosyć interesujący. Już kilka lat temu algorytmy były powszechnie znane i znana była ich funkcja i zasady działania. I ja sobie wtedy na Facebooku zacząłem lajkować przeglądowo rozmaite strony polityczne z każdej opcji, z lewa, z centra i z prawa. I robiłem tak przez jakiś czas, może przez 2-3 miesiące.
I rzeczywiście no, na początku te strony mi się wyświetlały. Byłem ich subskrybentem czy followersem, ale z czasem no, kompletnie zaczęło to zanikać. Dzisiaj już widzę tylko content, który chcę widzieć albo content, który Facebook uważa, że powinienem widzieć, a nie to, co tak naprawdę kiedyś uznałem jako to, co ma być mi wyświetlane. Więc to jest rzeczywiście sytuacja nowego wyzwania. Dobrze, mam takie pytanie porządkujące z punktu widzenia tego, kto jest nadawcą takich treści. No bo powiedzieliśmy sobie, że przede wszystkim każdy z nas może taki post wpisać, być jego autorem. Takim autorem może być również jakiś reklamodawca czy inny podmiot, który chce u nas wykształtować jakieś podejście do określonej rzeczy czy w ogóle do świata, ale również może to być osoba publiczna, często piastująca różnego rodzaju funkcje państwowe. Chciałem was zapytać, jak rozkłada się ta odpowiedzialność za słowo w zależności od tego, kto jest jego autorem. Oczywiście chodzi mi o słowo wypuszczone przy pomocy medium społecznościowego i gdzie pojawia się tutaj rola administratora danym medium, czyli odpowiednio Facebooka, Twittera, LinkedIna czy innego medium społecznościowego. Czy jego rola ogranicza się wyłącznie do tworzenia tej przestrzeni, czy również zarządzania tą przestrzenią? Z jednej strony to jest jasne, że dane medium społecznościowe musi zarządzać w jakiś sposób treścią, która pojawia się, czy to na przykład w ramach Facebooka, czy LinkedIna, czy Twittera. I tu moglibyśmy się odwołać też do ustawodawstwa amerykańskiego. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że te platformy internetowe mają ogromną dowolność w tym, w jaki sposób to robią, dlatego że nie znam przypadku, żeby regulamin którejkolwiek z platform, o których mówimy, był dostosowany do prawa państwa, w którym to medium działa. Znaczy, jeśli sprawdzilibyśmy sobie, ja kiedyś to zrobiłem z racji wykonywanego zawodu, a nie z racji obywatelskiej odpowiedzialności za słowo, no bo nikt nie czyta regulaminów przecież, ale proszę mi wierzyć i tu zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, proszę sprawdzić, jak wyglądają regulaminy Facebooka, Twittera, Instagrama. To są reguły, które nakładają na nas bardzo istotne ograniczenia w komunikowaniu się, które nijak mają się do prawa powszechnie obowiązującego na przykład w Polsce. Znaczy te reguły są dużo bardziej radykalne, dużo bardziej ograniczające wolność słowa. I tu tak naprawdę powstaje pytanie, na ile te platformy mogą to robić? Znaczy na ile platforma taka jak Twitter może ograniczać swobodę wypowiedzi na terytorium Rzeczpospolitej, jeśli nie wynika to z prawa obowiązującego tutaj w tym miejscu. To jest na razie problem, którego nikt nie rozwiązał i to nie odnosi się tylko do przykładu Polski, ale do właściwie każdego innego kraju, może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, no bo to są najczęściej platformy pochodzące z Ameryki. No dokładnie. To jest kwestia pewnej terytorialności i tych wątków ze styku prywatne, publiczne, jak państwo mają regulować zasięg i treści występujące na platformach społecznościowych. No ale jeśli chodzi właśnie o ustawodawstwo amerykańskie, to tam raczej nie ma wątpliwości, bo sprawa jest regulowana już od lat 90. i platformy społecznościowe mają możliwość moderowania czy ograniczania kontentu, cenzurowania, innymi słowy, kontentu na podstawie przepisów federalnych z różnych przyczyn. I z jednej strony wymienia się oczywiście takie jasne przykłady, które są niedopuszczalne z perspektywy żadnej platformy, która chce zarabiać, jak pornografia, jak przemoc, jak filmy, treści obrazujące tego typu rzeczy. Ale w tym ustawodawstwie są bardzo szeroko zakrojone klauzule, które pozwalają platformom moderować kontent z innych przyczyn. Z tego co pamiętam, to ustawodawstwo to po prostu pozwala na usuwanie czy moderowanie kontentu z przyczyn no, bardzo dowolnych, wewnętrznych, ale to nie jest nic dziwnego, bo jeśli by przyjąć perspektywę firm, podmiotów prywatnych, to jasne jest, że raczej żadna poważna platforma nie będzie chciała dopuszczać tego typu kontentu, bo po prostu odciągnęłoby to większość ludzi. Tak samo jak ja jako prywatny obywatel nie chcę zaprosić do siebie
do domu na spotkanie towarzyskie kogoś, kto będzie dopuszczał się przemocy, kto będzie chodził nago, kto będzie dopuszczał się jakichś różnych ekscesów, no to jest raczej standardowa procedura z perspektywy patrzenia na zysk przez te platformy. Tak, tylko tu się pojawiają dwa problemy. Po pierwsze, na ile te platformy mają dowolność właśnie w ograniczaniu swobody komunikowania się, bo swoboda komunikowania się, czyli wolność słowa, nie jest tak zwyczajnym dobrem, jak na przykład, no nie wiem, możliwość zakupienia bułek, czy no właśnie odwiedzenia kogokolwiek. A po drugie, no te platformy mają pozycję monopolisty i to jest coś, o czym zapominamy, to jest coś, co zupełnie nam umyka, a w sytuacji, w której mamy do czynienia z monopolem w dystrybuowaniu tak istotnego dobra, jakim są prawa obywatelskie, to sytuacja, w której państwo, a dzisiaj mamy taką sytuację, że państwa właściwie umywają ręce co do tego, w jaki sposób ograniczana jest ta swoboda wypowiedzi w mediach społecznościowych, więc sytuacja, w której to prywatna korporacja decyduje o tym, co jest globalnie rozpowszechniane, jest po prostu bardzo niebezpieczna i to chyba trzeba podkreślić. Chciałbym dopytać, ze względu na to, że naszym słuchaczom chyba najbliższe, biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia i kwestie cenzurowania czy blokowania pewnych wypowiedzi, jest wspomniany już atak na Kapitol, no i reakcja szybka, drastyczna i uzasadniona też pewnymi kwestiami bezpieczeństwa w postaci no, zablokowania konta i możliwości wypowiedzi ze strony byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak takie działania ocenilibyście państwo? Ja myślę, że tutaj trzeba zacząć od takiego fundamentalnego rozróżnienia na dwie kwestie. Czym innym jest fizyczny, namacalny, przemocowy atak czy wtargnięcie na Kapitol, a czym innym są posty publikowane w internecie. I od drugiej fundamentalnej kwestii, czyli takiego przypomnienia, że w ustawodawstwie amerykańskim, a w zasadzie w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, papierkiem lakmusowym dla ograniczeń wolności słowa jest sytuacja, w której dochodzi do bezpośredniego narażenia życia czy zdrowia osób, sytuacja, w której to może dojść na przykład do bezpośrednio po wygłoszeniu określonych wypowiedzi buntu. I jeśli weźmiemy ten przykład Kapitolu, to sobie nawet jeszcze dzisiaj przeanalizowałem wszystkie te ważniejsze tweety i wypowiedzi Trumpa, nawet sięgając do roku 2019 i jakby na nie spojrzeć, to trzeba by je po prostu przeanalizować z tej perspektywy, czy tam Donald Trump dopuścił się właśnie takiej wypowiedzi, która miałaby skutek w postaci bezpośredniego ataku. Czy tam był związek przyczynowo-skutkowy między jego konkretnymi słowami, a tym wtargnięciem i atakiem? To jest fundamentalne pytanie i wydaje się, że w większości jego tweetów raczej sądy nie uznałyby, że tam doszło do podżegania. Do bezpośredniego podżegania raczej nie, ale była jedna wyjątkowa wypowiedź, kiedy on powiedział, już dokładnie nie pamiętam, ale słowa pokroju we're gonna fight like hell. Będziemy walczyć i pójdziemy do piekła. No i to jest pytanie właśnie interpretacyjne. To jest pytanie, które powinno zostać rozstrzygnięte w standardowym przypadku przed sądem. To ja zadam fundamentalne pytanie. Czy chcemy zgodzić się na to, żeby tą kwestię rozstrzygała prywatna korporacja czy sąd? Bo na chwilę obecną mamy sytuację, w której te kwestie rozstrzyga prywatna korporacja. Żeby pozbyć się mitu, że robią to jacyś bardzo obiektywni pracownicy, którzy przez 24 godziny na dobę nie zajmują się niczym innym, tylko analizą orzecznictwa, to musimy sobie uświadomić, że tymi kwestiami w korporacjach typu Facebook czy Twitter nie zajmują się specjalnie wyszkoleni do tego pracownicy, tylko te usługi są outsourcingowane. To znaczy zajmują się tym firmy, które ogłaszają najmniejszą cenę za te usługi. I tutaj myślę, że nasi słuchacze będą tym bardzo zainteresowani. Polecam wszystkim taki dokument, reportaż, można go znaleźć na płatnych platformach w internecie, The Cleaners, czyściciele internetu, który pokazuje wprost, jak wygląda kontrola treści na takich platformach jak Twitter, Instagram i Facebook. I niestety, proszę państwa, nie robią tego specjaliści od prawa, nie robią tego wybitni amerykańscy absolwenci uniwersytetów, tylko robią to firmy zatrudniające bezrobotnych w Indochinach, Tajlandii albo w Filipinach. I standardem jest, że taka osoba pracuje 12 godzin dziennie, a w ciągu sekundy
musi rozstrzygnąć 2-3 case'y, więc ta kontrola jest bardziej niż iluzoryczna i ona wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje z punktu widzenia euroatlantyckiej kultury swobody wypowiedzi. Jeżeli chodzi o tą euroatlantycką kulturę swobody wypowiedzi, to zadam takie precyzyjne pytanie. No, istnieje taka instytucja w ramach tych mediów społecznościowych zgłoszenia profilu społecznościowego czy zgłoszenia treści jako naruszającej treść, naruszającej te regulaminy, pewne standardy wyznaczone przez danego operatora medium społecznościowego. Chciałem tutaj zapytać Państwa o to, czy każdy z nas jednocześnie może, inicjując taki proces cenzurowania, nie staje się tym cenzorem? I skoro profesor Urbańczyk wspomina, że to się odbywa w ciągu sekundy, takie decyzje są podejmowane, czy to nie jest już samo zainicjowanie takiej cenzury poprzez wysłanie zawiadomienia, oznaczenia danego postu czy danej treści jako niezgodną z regulaminem, nie jest cenzurą samą w sobie? Na pewno, ale tutaj nie trzeba być jakimś wielkim piewcą amerykańskich korporacji, żeby też dostrzec pewien pozytyw takiego stanu rzeczy, w którym to te korporacje same z siebie wewnętrznie moderują tego typu zgłaszany content. No bo można sobie wyobrazić prostą hipotetyczną sytuację, w której pojawia się jakiś wpis czy jakieś zdjęcie, które nas dotyczy, które nas przedstawia w niekorzystnym świetle. No i częstokroć będzie tak, że jeśli my to zgłosimy do tego Facebooka, to wiadomo, że te procedury nie zawsze są dopięte na ostatni guzik i nie robią tego absolwenci Harvardu, ale często będzie tak, że ten content, który nas krzywdzi, zostanie ściągnięty po prostu szybciej. Więc z perspektywy ekonomii procesowej będzie to korzystniejsze dla małych graczy, dla nas, dla użytkowników Facebooka czy innych mediów społecznościowych. A jeśli mielibyśmy każdorazowo w przypadku naruszeń, a one są częste, w tych mediach społecznościowych się na przykład sądzić, no to byśmy mieli duże problemy, bo te wpisy, te treści mogłyby wisieć, funkcjonować w tym internecie przez bardzo długi czas. Ale rzeczywiście czym innym jest kwestia procedur i to jest kwestia pewnej też transparentności. To znaczy Facebook rzeczywiście ma jakieś procedury, które są bardzo blankietowo ogólnie opisane w regulaminie na moderację tego kontentu z różnych przyczyn, wiadomo. Zagrożenie życia, zdrowia, nękanie, spam, naruszenie własności intelektualnej i tak dalej, ale nie ma jakiejś takiej transparentnej procedury, która w jakimkolwiek stopniu przypominałaby chociażby kontradyktoryjne postępowanie sądowe, w którym dwie strony mają możliwość zetrzeć swoje racje. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że na przykład na eBayu, też amerykańskim, taka instytucja funkcjonowała od lat i funkcjonuje do dziś. To znaczy, jeśli tam wyniknie jakiś spór, to wymienia się racje i czasem też załącza się dowody, chociażby tego, że towar jest nietrafny, niezgodny z opisem. Jakaś tam osoba w tym eBayu w miarę obiektywnie próbuje rozstrzygnąć taką sytuację. W Facebooku czegoś takiego nie ma. Co więcej, z Facebookiem się nie da skontaktować w takim sensie, żeby porozmawiać z żywym człowiekiem, żeby do kogoś zadzwonić, żeby stoczyć jakiekolwiek postępowanie, czy arbitraż, czy mediację. Nie ma takich instytucji, nie ma tej transparentności. Więc wydaje się, że to jest tutaj sedno problemu. Czy problemem nie jest właśnie to, że upraszczając do przykładu, wchodząc na przykład na profil społecznościowy profesora Urbańczyka, nie spodoba mi się jakaś jego treść i z czystej złośliwości wyślę komunikat do Facebooka po to, żeby taką treść zablokować, bo się z nią nie zgadzam. Dokładnie, bardzo często tak to wygląda i przecież doświadczenia wielu polskich stron internetowych czy wielu polskich profili wskazują, że nie tylko polskich, to też miejmy tego świadomość, wskazują, że bardzo często te decyzje są arbitralne. No, żeby tylko przypomnieć doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy czy kilku lat. Ja przypominam sobie zablokowanie rozpowszechniania filmu, który jakaś licealistka zrobiła. Film dotyczył Powstania Warszawskiego. Przypominam sobie liczne blokowane strony grup rekonstrukcyjnych, tylko dlatego, że były tam na przykład filmiki z ludźmi przebranymi za żołnierzy Wehrmachtu. No i zapewne komuś sama swastyka się skojarzyła z propagowaniem nazizmu. Także takie sytuacje mają miejsce. Jedyne, w czym należy mieć nadzieję, to też warto podkreślić, ten system jest niedoskonały, kontroli treści, natomiast no, z drugiej strony dobrze, że jakiś system jest, bo rzeczywiście, i tu się zgodzę z Łukaszem, że gdyby nie było żadnego systemu,
no to sytuacja byłaby dużo gorsza. Natomiast problemem jest no właśnie niemożność odwołania się od podjętej decyzji, bo ta decyzja po prostu wpada gdzieś w jakąś otchłań internetu i próba odwołania się od tego no rzadko kończy się sukcesem. Najgorsze, że to jest prawda, ale brzmi to jak jakieś szaleństwo. No zablokowanie na YouTubie kanału jakiegoś specjalisty od szachów tylko dlatego, że posługiwał się stwierdzeniem białe-czarne, tak? I że białe rozpoczynają grę w szachy. Tak? Jego kanał przywrócono po 2 dniach, no ale sama sytuacja, w której coś doszło do takiej blokady, pokazuje, jak wiele dziur i niedoskonałości ma ten system. Tak? Znaczy, warto sobie uświadomić jedną rzecz. Media społecznościowe nie zostały stworzone w celach komunikowania się. Pamiętajmy o tym, bo my być może od tego powinniśmy zacząć. Facebook został stworzony po to, żeby oglądać zdjęcia i oceniać zdjęcia. YouTube został stworzony po to, żeby oglądać śmieszne filmiki. A Twitter został stworzony po to, żeby przesyłać krótsze niż SMS-y, wiadomości tekstowe. I być może to jest nasza naiwność, że my od tych narzędzi wymagamy czegoś, do czego one po prostu nie zostały stworzone. Tak? No, dyskusji politycznych nie powinniśmy toczyć na Facebooku. Żeby rozmawiać o polityce, powinniśmy się spotykać face to face. Być może to należy sobie uświadomić. No ale doszło już do pewnej ewolucji, tak? Czy to była ewolucja kontrolowana, czy nie, no, ale wyniknęła ona z tego, w jaki sposób wszyscy korzystamy z tych mediów społecznościowych. Ale wracając do tego systemu, o którym sobie mówiliśmy, no póki co ten system jawi się jako to, że mamy krąg użytkowników, no i mamy te korporacje, czyli tego sędziego, który rozstrzyga o tym, czy dany content jest zgodny, czy niezgodny z jakąś jego wizją prowadzenia tego portalu, tak celowo określam ten regulamin. Natomiast tradycyjnie no za zagwarantowanie nam możliwości dochodzenia naszych praw, tak, odpowiada państwo. Tak? Gdzie w tym układzie media społecznościowe użytkownik pojawia się państwo? Czy jest jakaś możliwość, by z jednej strony państwo mogło kontrolować media społecznościowe, wpływać niejako na, czy weryfikować te oceny dokonywane przez media społecznościowe, przez te korporacje? Czy może państwo jest takim samym użytkownikiem jak każdy inny i pojawia się tutaj taki paradoks, że to również państwo bywa kontrolowane, no bo przecież mamy różnego rodzaju państwowe podmioty, które również korzystają z mediów społecznościowych w celu no, prowadzenia działalności informacyjnej, tak? No mamy konta głów państw, mamy konta społecznościowe jakichś agencji rządowych, spółek Skarbu Państwa i innych podmiotów, które są związane z państwem lub stanowią jego emanację. Panie profesorze, jak w tym przypadku państwo ma działać? To może zacznę od takiego stwierdzenia. Sytuacja, w której prywatna korporacja cenzuruje głowę największego państwa na świecie, jest wysoce niepokojąca. I abstrahując od naszych poglądów politycznych i sympatii politycznych, myślę, że powinniśmy mieć na uwadze to, że taka wyjątkowa sytuacja de facto grozi ograniczeniem praw obywatelskich nam wszystkim, bo jeśli Facebook jest w stanie, czy Twitter, czy jakakolwiek inna korporacja prowadząca media społecznościowe jest w stanie zablokować najpotężniejszego człowieka na świecie, to nie ma najmniejszego problemu, żeby zablokowała już nie tylko pojedyncze konta nas, użytkowników, ale no, gremialnie konta, które im się nie podobają. A generalnie to państwo powinno dbać o nasze prawa i wolności. I to państwo powinno chronić to, w jaki sposób my możemy z nich korzystać. To państwo powinno tworzyć narzędzia do tego, żebyśmy mogli z naszych uprawnień korzystać. Tak jest pomyślany system, który my nazywamy demokracją liberalną. Oczywiście internet i media społecznościowe no, przyniosły nowego gracza, czyli wielkie korporacje, które mają monopol na kontrolowanie komunikowania się. I jak na razie widać, że tylko najsilniejsze państwa o zacięciu mocno autorytarnym są w stanie narzucić
swoją wolę tym wielkim korporacjom. Tak? To są Chiny przykładowo, to są inne państwa, które na przykład zamykają dostęp do mediów społecznościowych. My oczywiście traktujemy to jako ograniczenie wolności i słusznie, ale na razie państwa nie przejawiają większej ochoty, żeby chociażby próbować monitorować, nadzorować to, w jaki sposób korporacje de facto kontrolują i nadzorują przepływ informacji. I tutaj być może zdziwię naszych słuchaczy, ale w Stanach Zjednoczonych po zablokowaniu konta Trumpa pojawiły się głosy, one oczywiście nie są dominujące, ale jeśli one się pojawiają w Stanach Zjednoczonych, w kolebce wolności i miejscu, gdzie idea własności jest święta, to już to jest znaczące, ale pojawiły się głosy o tym, że być może takie firmy jak Twitter należy znacjonalizować właśnie ze względu na ochronę praw obywatelskich. No bo jeszcze raz powtórzę, jeśli prywatna korporacja jest w stanie zablokować prezydenta Stanów Zjednoczonych, to właściwie okazuje się, że może zrobić wszystko. Także to jest też kwestia pewnej perspektywy prawnej. My tutaj się posługujemy tym terminem, którym zresztą posługiwaliśmy się nieraz w naszych publikacjach wspólnych z profesorem, czyli euroatlantyckiej tradycji. No ale trzeba jednak przyznać, że w kontekście wolności słowa te różnice między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ogólnie rzecz biorąc, są bardzo, bardzo duże. Jeśli by zastosować te standardy wolności słowa z pierwszej poprawki, czyli te gwarantujące wszystkim obywatelom możliwość swobodnej wypowiedzi do mediów społecznościowych, no to trzeba by się liczyć z taką sytuacją, że na mediach społecznościowych nie można by już zakazać publikowania właśnie pornografii, czy na przykład filmów z znęcaniem się nad zwierzętami, bo takie treści były w orzeczeniach Sądu Najwyższego uznawane za chronione. Także to jest w pewnym sensie miecz obosieczny. Tak jest w Stanach. Oczywiście są projekty, żeby też zmienić ustawodawstwo w tym zakresie, ale to by jedno musiało pójść za drugim. To znaczy nie można po prostu sobie przyjąć, że należy chronić konstytucyjnie każdą treść na każdym portalu, no bo właśnie tego typu treści chociażby w Stanach są chronione. W Europie jest oczywiście nieco inaczej, ale tej kwestii nie można pomijać. Dopytam jeszcze dokładniej, czy jeżeli z medium społecznościowego, tak, korzysta głowa państwa, czy jakikolwiek inny organ administracji publicznej w celu wyrażania jakichś komunikatów, to czy te komunikaty również korzystają z wolności słowa? Korzystają. To, że prezydent ma konto na Twitterze, w żaden sposób nie różnicuje jego konta od konta zwykłego Kowalskiego. Właściwie moglibyśmy się zastanowić nad tym, że to konto prezydenckie czy premiera, czy jakiegokolwiek innego polityka powinno podlegać bardziej szczegółowym regulacjom. Być może to jest wyjście i być może to jest sposób na to, żeby tą swobodę komunikowania się w jakiś sposób ochronić w ramach mediów społecznościowych. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej tezy, że politycy nie powinni w sposób taki swobodny, jak to dziś mają, korzystać z mediów społecznościowych, no bo chociażby przykłady Donalda Trumpa, ale wielu innych polityków pokazują, że te media społecznościowe są używane w zupełnie inny sposób niż nawet nie tyle je zaprojektowano, co jest pewnym standardem. Politycy dzięki Twitterowi, dzięki Facebookowi mają możliwość bezpośredniego dotarcia do ogromnej liczby swoich potencjalnych zwolenników, pomijając te tradycyjne kanały, takie jak prasa, telewizja, radio. To znaczy nie mamy nikogo pomiędzy, nie mamy nikogo, kto by nam tłumaczył, co polityk chciał powiedzieć, nie mamy nikogo, kto by to interpretował. Tak? To taką rolę przecież pełnią dziennikarze. Rolę pełnią, do tej pory pełnili publicyści i ten bezpośredni kontakt między politykiem a obywatelem no jest wielkim osiągnięciem mediów społecznościowych, ale może też nieść ze sobą ogromne zagrożenia. Tak? No i to tu historia pokazuje takie sytuacje, gdzie polityk, który jest wybitnym mówcą, retorem, może porwać za sobą tłumy i bardzo często jest to ze szkodą nie tyle dla demokracji, co dla republiki, czyli dla systemu, w którym my wszyscy żyjemy. No jest to natomiast
pewien standard, tak? No, politycy sięgają do mediów społecznościowych no, ze względu na to, co zostało powiedziane, że jest to aktualny, powszechny kanał komunikacji. Jest to też tańsze, nie ma tego filtru w postaci profesjonalistów zajmujących się szerzeniem informacji, również w oparciu o pewne standardy, tak, prawa prasowego, etyki dziennikarskiej. Natomiast pytanie, czy ten bezpośredni przekaz, taki niekontrolowany, może doprowadzić do wykształcenia jakiejś sztucznej rzeczywistości. Naturalnie kojarzy mi się ta sytuacja z dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj jeszcze mówimy o radiu i słuchowisku radiowym Wojna Światów, tak? Która doprowadziła do tego, że część społeczeństwa amerykańskiego myślała, że rzeczywiście nastąpił atak kosmitów i wywołało to słuchowisko radiowe ogromną panikę. Mamy możliwość, czy obecnie mamy możliwość stworzenia takiego podobnego zjawiska z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tak zwanego fake newsa? Oczywiście, no to się dzieje cały czas. Cały czas jesteśmy... To jest ogromny minus mediów społecznościowych, z którego najczęściej użytkownicy nie zdają sobie sprawy. Każdy użytkownik Facebooka, Twittera czy Instagrama no przebywa w tak zwanej bańce informacyjnej. To znaczy, po pierwsze, widzi informacje, które publikują i rozpowszechniają jego znajomi, czyli najczęściej ludzie mający podobne poglądy i opinie. Po drugie, algorytmy, czyli ten tak zwany system, sztuczna inteligencja, tak, jak byśmy to nie nazwali, podsyła użytkownikowi te informacje, te artykuły, które zgadzają się z tym jego punktem widzenia, który on z kolei uzewnętrznia w mediach społecznościowych. No i to powoduje, że taki użytkownik Facebooka czy Twittera ma kontakt tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy się z nim zgadzają i codziennie czyta tylko i wyłącznie te artykuły czy te newsy, które potwierdzają jego punkt widzenia. To ma kolosalny wpływ na samych użytkowników i to widzimy dzisiaj bardzo często, że ludzie nie potrafią ze sobą dyskutować, zwłaszcza jeśli ktoś ma odmienny punkt widzenia. No a po drugie, ma to ogromny wpływ na kształt debaty publicznej, bo wydaje nam się, że ci, którzy się z nami nie zgadzają, no to są przecież ludzie nie wiadomo skąd. To są jacyś dzikusi, którzy tu zostali zrzuceni przez naszych wrogów i to przecież każdy się ze mną zgadza. No ja to widzę codziennie, czytając Facebooka, czytając artykuły, które Facebook mi podsyła. No to ci, którzy nie zgadzają się ze mną, no są moim wrogiem. I to jest ogromne niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą Facebook. Zaczyna się o tym mówić chyba trochę za mało. Facebook oczywiście nic z tym, znaczy każde medium społecznościowe nic z tym nie robi, bo każde medium społecznościowe działa na zasadzie klikalności i żadne z nich nie będzie nam podsyłać informacji, do których my nie będziemy chcieli sięgnąć. Zresztą to też jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę największy problem z kontem Trumpa na Twitterze nie zaczął się wtedy, kiedy ono zostało zablokowane, tylko dużo wcześniej, bo Twitter powinien to konto, jeśli chciałby stosować się do swojego regulaminu, to powinien zablokować je dużo, dużo wcześniej. A nie robił tego z bardzo prostego powodu, dlatego że to konto było obserwowane przez ogromną rzeszę ludzi. Tweety Trumpa były niesamowicie klikalne, retweetowane dalej i to po prostu napędzało biznes. Sobie wyobrażamy, że te treści, przekazy polityczne nie są zapośredniczone i że one nie wymagają profesjonalistów, no bo rzeczywiście taki Donald Trump czy Joe Biden mogą sobie chwycić telefon i opublikować post i on na tym Twitterze czy na Facebooku jest, ale jednak są zapośredniczone te treści i jest istotny czynnik kontroli. Pieniądze. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy na reklamę, na wygenerowanie zasięgów w tych mediach społecznościowych, jeśli jest szarym Kowalskim, to nigdy nie uda mu się dotrzeć do takich liczb odbiorców, do jakich docierają ci politycy. Ja nie mam szans w starciu z Donaldem Trumpem, bo nie jestem w stanie zainwestować tyle w Facebooka czy w Twittera, ażeby on mi umożliwił osiągnięcie tych zasięgów, nawet jeśli ja czy inna osoba fizyczna, inny obywatel miałby lepsze poglądy, tak? To nie jest kwestia już nawet poglądów, to jest kwestia tego, że duży gracz z automatu czy duża korporacja, która będzie wykorzystywać media społecznościowe do celów swojej promocji czy do swoich celów politycznych, z automatu jest w o wiele lepszej sytuacji. No tutaj wchodzimy oczywiście w kwestię tego,
jak finansowane powinny być kampanie polityczne i różnice między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ale na to też trzeba zwrócić uwagę. Znaczy, ja widzę tutaj inne zjawisko, jeżeli chciałbym dopytać o te tajemnicze zasięgi, tak? Bo ja tę wypowiedź rozumiem jako taką funkcjonalność mediów społecznościowych, gdzie ktoś silny, bogaty i potężny może sobie kupić pole do realizacji swojej wolności słowa, tak? Bo tradycyjnie moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Natomiast z tej wypowiedzi wynika, jakoby osoby potężniejsze, tak? Podmioty potężniejsze mogłyby kontrolować zasięg tej wolności słowa, tak? Skoro my nie mamy z nimi szans, to znaczy, że nasza wolność jest niejako gorszej jakości. No, jest właśnie dokładnie tak, jak pan powiedział. Znaczy, media społecznościowe dają nam ułudę równości naszych praw. Tymczasem to jest to po prostu fikcja. A tak jak kiedyś ktoś bogaty mógł wykupić sobie całą gazetę i opublikować w niej co chciał, a biedny mógł co najwyżej ją przeczytać, jeśli mógł ją kupić, albo nawet nie wiedzieć, co jest w niej napisane, tak dzisiaj my mamy taką ułudę tego, że nasz głos jest tak samo równy jak tych wielkich graczy. Przecież wszystkie afery, które wynikają, i to nie chodzi o politykę, ale chociażby o celebrytów, którzy sobie wykupują ileś tam lajków, subskrypcji, tak? To jest cały biznes przecież, że możemy kupić 1000 kont botów, które nas będą obserwować na Facebooku, a jak dobrze zapłacimy, to nawet to będą takie boty, które będą coś komentować. A to wszystko powoduje, że użytkownicy mediów społecznościowych żyją w pewnej łudzie wolności słowa, swobody komunikowania się i w łudzie tego, że w tym dyskursie w 100% uczestniczą prawdziwi ludzie. To jest po prostu nieprawdą. I to jest chyba wielkie, znaczy to jest coś, czego my musimy się nauczyć. Tak? My musimy się nauczyć, jak korzystać z mediów społecznościowych. No to jest fenomen ostatnich 10-15 lat. Więc jeszcze nie ma pokolenia, które byłoby w 100% przyzwyczajone do tego, że dorosłego pokolenia, tak? że media społecznościowe pełnią taką rolę. Być może należałoby zacząć uczyć dzieciaki w szkole, jak korzystać z Facebooka, jak korzystać z Twittera. Dlaczego nie? Jeśli uczymy ich, że ten grzyb jest trujący, a ten jest jadalny, no to może należałoby im też na zajęciach tłumaczyć, co to jest fake news, co to jest bot, na czym polega profilowanie informacji na przykład, jaką rolę pełnią agencje marketingowe, gdzie dziś za 10-15 groszy możemy sobie wykupić komentarz na jakimkolwiek chcemy portalu internetowym i nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy to jest komentarz napisany przez prawdziwą osobę, czy ktoś po prostu zarabia w ten sposób, że przez 12 godzin dziennie pisze setki komentarzy. No internet dzisiaj jest takim dzikim zachodem naszych czasów. Nam się wydaje, że jest to sfera wolności, nieskończonych możliwości. No tak, tylko że to wiąże się z tym, że te pozytywy niosą ze sobą także określone konteksty negatywne, a o tych nie chcemy myśleć. Po prostu. A czy państwo powinno nas chronić przed tymi negatywnymi zjawiskami? Czy jakaś reglamentacja jest tutaj wskazana, czy lepiej pozostawić to właśnie kwestii wykształcenia pewnych standardów, nauczenia się życia z mediami społecznościowymi, okiełznania ich w pewien sposób? Pytanie, czy jeśli pozwolimy na reglamentację przez organy państwowe mediów społecznościowych, to czy nie zacementujemy ich jeszcze bardziej, czy nie doprowadzimy do jeszcze większej polaryzacji i czy nie będzie to w skutkach jeszcze bardziej negatywne niż jest to teraz, no bo media społecznościowe są stosunkowo nowe. One dopiero od około dekady się rozwijają wyjątkowo prężnie, funkcjonują oczywiście od nieco dłuższego czasu, ale pytanie, czy my w tym momencie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdybając, myśląc futurystycznie, gdzie te media społecznościowe nas mogą zaprowadzić. Pytanie, czy po prostu konsekwencje ścisłej reglamentacji nie byłyby jeszcze gorsze, nie mówiąc już o braku efektywności, o kosztach tego typu reglamentacji, o zaangażowaniu biurokratycznym. Ale czy państwo nie może powiedzieć po prostu,
zakaz botów, tak, zakaz profilowania, wyłączyć możliwość takiego automatycznego funkcjonowania mediów społecznościowych i próby zagwarantowania tego, żeby jednak te media były oparte w przeważającym stopniu o ten czynnik ludzki. Tylko żeby zrealizować taki cel, który jest godny uwagi, to państwo musiałoby powołać z kolei swoich urzędników, którzy gdzieś tam by siedzieli po kątach i weryfikowali, kto publikuje te treści. No i rzeczywiście no, to robią już te prywatne korporacje w pewnych aspektach, ale no, pytanie, czy to by nie było takie przerzucanie piłeczki, że z jednej strony zatrudniane są agencje do postowania komentarzy, wrzucenia treści, podbijania lajków i followersów, a z drugiej strony powoływane by były znowu kolejne agencje, które by weryfikowały jakieś takie najbardziej szczegółowe, ale problematyczne oczywiście kwestie. To znaczy pytanie, czy nie lepiej skupić się na pewnych bardziej ogólnych regulacjach nastawionych na transparentność. Takich, które na przykład, no podobnie zresztą jak to miało miejsce po wielkiej recesji w Stanach 2008 roku, gdzie chociażby w ten sposób potraktowano system finansowy. To znaczy postawiono na większą transparentność, postawiono na regulacje, które mają ochronić konsumenta, dając mu wiedzę na przykład od spółek, które mu sprzedają określone instrumenty finansowe. No dzisiaj właśnie problem polega w dużej mierze na tym, a sytuacja z botami czy ze sztucznym generowaniem kontentu, ze sztucznym nabijaniem zasięgów czy kupowaniem tych zasięgów, no to jest zastanawiająca sytuacja i pytanie, czy ona nie wymagałaby jakiejś ekspertyzy też z zakresu IT, bo jednak no, nie ulega wątpliwości, że nasze ustawodawstwo jest tyle i to nie tylko w zakresie social mediów, jeśli chodzi o kwestie nowych technologii. W wielu względach jesteśmy po prostu niewystarczająco na czasie z prawem. Czy nie unikniemy tego, żeby uregulować internet, a za tym też komunikowanie się w sieci, to tu myślę, że nadchodzi ten czas. I jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że case Trumpa będzie tutaj takim punktem zwrotnym w myśleniu o tym, że przestrzeń internetu wymaga pewnych regulacji. Nie wiem, czy one będą korzystne dla wolności słowa, czy będą raczej tą swobodę wypowiedzi ograniczać, natomiast na pewno te regulacje będą musiały nastąpić. Ja też nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić ich treść i kształt. No ale no tak jak zaczęto regulować to, w jaki sposób komunikujemy się poprzez radio i telewizję, czy wcześniej gazety, no też miejmy świadomość, że w momencie, kiedy wynaleziono druk, to przez wiele lat to też była wolna amerykanka, tak? I wiele państw starało się cenzurować, ograniczać druki, które były wwożone do danego państwa. Nawet Brytyjczykom to się nie udało, mimo tego, że ich państwo jest wyspiarskie i to akurat najprościej jest te granice kontrolować. Więc no, czeka nas taki okres, gdzie rządzący będą próbowali te kwestie regulować. Na razie jest to rzecz bardzo nowa i pewnie to przekonanie o swobodzie bardzo rozmaicie rozumianej, bo to też trzeba zaznaczyć, dominuje. Tak? No ale jeszcze raz powtórzę, sytuacja, w której prywatna firma posiadająca monopol na komunikację ma dowolność w tym, co jest rozpowszechniane na całym świecie, jest na dłuższą metę nie do zaakceptowania. No wyobraźmy sobie, że mamy jedną telewizję prywatną i nie mamy wpływu na to, co w niej jest pokazywane. A co więcej, nawet państwo nie ma wpływu na to, co w tej telewizji jest pokazywane. No jak długo byłaby taka sytuacja tolerowana? Myślę, że bardzo krótko i wydaje mi się, że nadchodzi ten czas, gdzie te kwestie po prostu doczekają się regulacji. Ale jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy to będzie z korzyścią dla wolności słowa, czy będzie oznaczać właśnie w celu no, utrzymania jakości komunikowania się, czy nie będzie to kosztem właśnie swobody, bo to jest bardzo prawdopodobne. No przy czym jeszcze tutaj chyba istotne jest też to, że my skupiamy się na tym pytaniu o regulacje i mamy tutaj na myśli ograniczenie social mediów przez państwo, przez regulacje odgórne, w tym takim stylu top-down approach.
do mediów społecznościowych, ale nie można też zapominać o niektórych argumentach płynących ze środowisk liberalnych, wolnościowych i innych tym podobnych, czyli o sposobach radzenia sobie z tymi problemami też w sposób nieco bardziej oddolny. Na ile te rozwiązania są skuteczne, to jest oczywiście inne pytanie, ale są jeszcze dwa takie możliwe rozwiązania, czy przynajmniej próby podejścia do tematu. Jednym z nich jest budowa nowych mediów społecznościowych przez prywatne jednostki, zapewne spółki, które mają jakąś szansę konkurować z tymi monopolistami i rozbić ten monopol. Na pewno trudne to jest zadanie, no ale być może możliwe. I drugim takim sposobem jest też chociażby podejście do tematu z perspektywy prawa cywilnego, z perspektywy prawa prywatnego i chociażby pozywanie mediów społecznościowych, które nas ograniczają, czy które łamały regulaminy wobec swoich użytkowników, które niesłusznie cenzurowały wypowiedzi polityczne czy inne. Oczywiście musiałoby to osiągnąć pewną skalę, zapewne pozwów zbiorowych, ażeby w dłuższej perspektywie miało to jakiś większy sens i skutki na tych monopolistów. Ale takie dwa modele też są proponowane i też wydaje mi się, że nie należy o nich zapominać. Troszkę ta nasza rozmowa poszła w kierunku demonizowania w tej naszej diagnozie mediów społecznościowych. Naszym słuchaczom może się wydać, że tak naprawdę te media społecznościowe są jednak kagańcem tej wolności słowa, tak? Czy jej zaprzeczeniem, więc chciałbym troszkę wrócić na bardziej optymistyczny nurt i zadać pytanie, co dobrego te media społecznościowe dla wolności słowa niosą? No, podstawowa kwestia, o której trzeba powiedzieć, to to, że biorąc pod uwagę całą historię ludzkości, dzięki rozwojowi internetu, dzięki rozwojowi mediów społecznościowych, znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji. Znaczy, nigdy wcześniej tak łatwo nie było się ze sobą komunikować. To jest coś, od czego chyba powinniśmy zacząć naszą rozmowę, bo wtedy ona może by nie miała takiego demonicznego charakteru, bo rzeczywiście skupiliśmy się na minusach. Natomiast niezaprzeczalnym plusem, zaletą, z której my nie zdajemy sobie chyba do końca sprawy, jest łatwość, jaką mamy, jeśli chodzi o komunikowanie się. To znaczy, w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do człowieka na drugim końcu świata. W bardzo prosty sposób jesteśmy, przynajmniej w teorii, ale jesteśmy w stanie upowszechnić informację, która może obiec cały świat, cały kraj. Więc to jest bez wątpienia niesamowita zaleta i nasi słuchacze na pewno są ludźmi młodymi, podejrzewam, ale ludzie, którzy mają 40-50 lat, pamiętają sytuację, w której komunikowanie się między sobą nie tyle było ograniczone, co często po prostu było niemożliwe. Tak? To znaczy niemożliwym było przekazanie informacji o tym, co się dzieje na przykład w Poznaniu do Warszawy. W jakiś, byśmy powiedzieli, cywilizowany sposób. Tak? No bo nie było tych kanałów informacji, albo kontrolowało je państwo, które nie miało interesu w tym, żeby te kanały informacji albo tworzyć, albo udrażniać. Więc to na pewno jest coś, o czym trzeba mówić, co należy podkreślać. Natomiast, i to jest drugie zdanie, wraz z wolnością idzie odpowiedzialność. Wraz z wolnością, wraz ze swobodami, wraz z możliwościami idą zagrożenia. No i no my o tych zagrożeniach mówimy, tak? A niemożność rozpoznania w sieci żywej osoby i opinii żywej osoby od opinii generowanej na przykład automatycznie przez bota albo sztucznej opinii wygenerowanej przez hejtera, który dostaje za to pieniądze, no jest takim zagrożeniem. Sytuacja, w której to jest ogromny paradoks i to bardzo często w memach widać w internecie, że mamy XXI wiek, możemy komunikować się ze wszystkimi, możemy przekazywać sobie wszelkie informacje, a tak naprawdę skupiamy się na tym, co Facebook wyświetla nam w algorytmie i co mówi ta przysłowiowa Grażyna czy Julka z sąsiedztwa, tak? Że zamiast korzystać z tej właściwie nieskończonej możliwości poznawania opinii, my wolimy klikać w jedne, dwa źródła,
które nam się wydają istotne, a mogą nam się wydawać istotne dlatego, że nam je Facebook podpowiada. No więc to jest pytanie o to, w jaki sposób korzystamy z tych dobrodziejstw. I tu znowu niestety trzeba wrócić do tego, że no nikt nas tego jeszcze nie nauczył. Sami się uczymy na błędach, każdy z nas. Tylko pytanie, czy zawsze ta nasza nauka będzie reakcją jednak na tą szybszą ewolucję mediów społecznościowych, na tworzenie przez te media nowych funkcjonalności. Chciałem tutaj wspomnieć w szczególności o tych plotkach, aferach związanych chociażby z tymi akcjami, które są masowo przeprowadzanymi na mediach społecznościowych, polegającymi na upublicznieniu swoich zdjęć, które są postarzane albo które zmieniają naszą płeć, czy nas odmładzają, tak? Czyli te tak zwane łańcuszki szczęścia, które stały się strasznie popularne. Czy jest to rzeczywiście jakaś akcja inspirowana przez korporacje po to, żeby wykorzystywać uzyskane tak dane w celu prowadzenia jakichś analiz, o których nam się zupełnie nie śniło? I czy możemy porównać media społecznościowe do broni palnej, że tak naprawdę media społecznościowe same w sobie nie są złe? Źli mogą być użytkownicy, którzy wykorzystują te media w sposób zły, nieetyczny, niemoralny. Wydaje mi się, że to jest dobre porównanie. To znaczy, to jest kwestia pewnej edukacji, czy obywatelskiej, szkolnej, czy może domowej. No bo tak jak, jeśli posłużymy się tym przykładem z bronią, czy z prawem do posiadania broni, no to chociażby w takich Stanach, gdzie te tradycje są długie posługiwania się tą bronią, Już dziadek czy ojciec uczy wnuka czy syna od najmłodszych lat, jak tę broń czyścić, jak z niej strzelać. Więc to jest kwestia pewnej tradycji. My po prostu jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby wykształcić określone modele edukacji związane z posługiwaniem się mediami społecznościowymi, czy szerzej całym internetem. Nie mieliśmy czasu, żeby wypracować tutaj jakiekolwiek rozwiązania, ani w sposób oddolny, ani jak widać w sposób odgórny, ale może kwestią jest to bardziej właśnie edukacyjną niż kwestią regulacyjną. To znaczy, może należałoby traktować te media społecznościowe jako suplement, a nie jako substytut dla normalnej, tradycyjnej, namacalnej komunikacji i raczej przestrzegać przed tym, że wsiąkanie, całkowite wdawanie się i wpływanie w tę sieć internetową i wyrzekanie się normalnego życia jest raczej niekorzystne na dłuższą metę i wtedy stajemy się tymi takimi laleczkami, matrioszkami w rękach korporacji. Może wystarczy wykształcić określone modele edukacyjne, które w konsekwencji za sobą pociągną też zmianę w podejściu do nas, do obywateli, do jednostek przez media społecznościowe. Jeśli te media społecznościowe by zauważyły, że społeczeństwo już wypracowało pewne mechanizmy, to może i te media społecznościowe by się wtedy zmieniły. No ale to są oczywiście pewnego rodzaju gdybania, bo rzeczywiście ta ewolucja następuje bardzo szybko, więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy za 5-7 lat. Musimy być po prostu odpowiedzialni za samych siebie, a osoby dorosłe muszą być odpowiedzialne za swoje dzieci. Ja jestem ojcem trójki dzieci. Mój syn najstarszy ma 10 lat i jeszcze długo nie będzie miał profilu na Facebooku, ani na żadnym innym medium społecznościowym. Jeśli będzie dorosły, będzie miał 18 lat, będzie mógł sam założyć. Natomiast wcześniej, ja już to mu dawno powiedziałem, no nie ma takiej możliwości. I być może to zabrzmi radykalnie dla sporej części z naszych słuchaczy. I tu też odsyłam, jest bardzo dużo świetnych reportaży i dokumentów pokazujących, jak wielkim problemem jest uzależnienie od mediów społecznościowych w Stanach. Są specjalne kursy odwykowe dla dzieciaków, od telefonów komórkowych, od Facebooka i to są naprawdę wielkie dramaty młodych ludzi. Ogromnym problemem, my zaczynamy się z tym borykać, jest hejt w sieci, rozpowszechnianie poniżających filmików wśród młodzieży, więc to są rzeczy, o które no, my musimy po prostu zadbać. Twórcy mediów społecznościowych przyznają się wprost, że są one konstruowane w taki sposób, aby przyciągać jak największą uwagę. To, że Facebook ma kolor taki, a nie inny, odcień niebieskiego, nie jest przypadkowe. To, że przyciski są tak, a nie inaczej skonstruowane, też nie jest przypadkowe. Nad tym wszystkim głowią się naprawdę tędzy specjaliści,
tylko i wyłącznie po to, żeby użytkownika jak najdłużej trzymać przy mediach społecznościowych. I czym innym jest, kiedy z tego korzysta osoba dorosła o wykształconych pewnych nawykach, czym innym jest, kiedy zaczyna z tego korzystać 8-9-letni dzieciak, który nie ma świadomości tego, czym jest like, nie ma świadomości tego, że jak ktoś mu coś brzydkiego napisze w sieci, to że powinno się to zignorować. To jest sedno sprawy, bo dochodzimy do sytuacji, kiedy rzeczywiście media społecznościowe są kompletnie nowe i siedzą nad nimi rzeczywiście tęgie głowy, psychologowie rozwojowi, psychologowie ewolucyjni, psychologowie behawioralni, i oni analizują te kwestie, bo my obracaliśmy się głównie w sferze kultury i polityki i tego, jak media społecznościowe wpływają na sytuację wśród ludzi dorosłych, głównie dotychczas w naszej rozmowie. Ale nie poruszyliśmy kwestii, która może jest poza zasięgiem ekspertyz politologów i prawników, czyli tego, jak media społecznościowe wpływają na nasz mózg, jak wpływają na nasz organizm w całokształcie, zwłaszcza na organizm młodego człowieka, bo jeśli my weźmiemy dziecko, które ma 2-3 lata i ono zanim zacznie mówić, bierze telefon czy tableta do ręki i posługuje się w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie internetem, aplikacjami, zanim nawiąże kontakt międzyludzki z innym człowiekiem, no to mamy do czynienia z sytuacją, która stawia nas w zupełnie innym miejscu. Pytanie, czy nie rewolucyjną, no bo zupełnie w tym zakresie odmienną od prasy czy od telewizji, prawda? Która jednak też ma ogromny wpływ na młode umysły. No ja znowu dorzucę swoje doświadczenie jako ojca. Nauczycielki już raportują, przekazują takie informacje, że zdarzają się dzieciaki w klasach, nie wiem, drugich, trzecich, pierwszych, które owszem potrafią trzymać myszkę i potrafią obsługiwać laptopa, ale nie potrafią trzymać kredki albo długopisu. No i tutaj trzeba spytać się, gdzie są rodzice, gdzie są ludzie dorośli, i oglądanie się akurat, no właśnie w tym kontekście psychologii i wpływu mediów społecznościowych na naszą psychikę, oglądanie się na państwo jest po prostu niepoważne. To od nas zależy, jak my dorośli, ale młode pokolenia też, czyli nasze dzieciaki, będą korzystać z mediów społecznościowych. Także to porównanie do broni mi się całkiem podoba. Ono może jest radykalne, może można by to zmienić, ale jeden pączek nikomu nie zaszkodzi, ale jeśli zjemy je 30, to one zaszkodzą każdemu. Kończąc tę rozmowę, tak, bo zaczęliśmy rozmawiać na temat tej przyszłości mediów społecznościowych i powoli nasz czas antenowy, tak się wyrażę, dobiega końca, chciałem zapytać panów o waszą wizję tego, w którym kierunku ta wolność słowa pójdzie. Tak jak my prawnicy mówimy, uwagi de lege ferenda, tak? Czyli czego, jak ta wolność słowa będzie wyglądała z mediami społecznościowymi za lat 5, za lat 10? Czy jesteśmy to w ogóle w stanie przewidzieć? Czy mamy jakieś trendy, nurty, którymi powinniśmy podążać, a może już podążamy? Ja nie mam wątpliwości co do tego, że państwa będą się coraz bardziej, już się interesują, ale będą na pewno ingerować w wolność słowa w internecie, w mediach społecznościowych. Na pewno będą je regulować. W zasadzie każda sfera, która się pojawia w społeczeństwie, która generuje jakiś dochód, czy generuje potencjał polityczny, jest albo prędzej czy później uregulowana i opodatkowana, albo w jakiś tam sposób bliżej określona przez rządzących, więc co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To na pewno nastąpi, ale myślę, że też po wydarzeniach takich dosyć uderzających, czyli tej cenzurze Trumpa i cenzurze tych niektórych stronnictw radykalnych w Stanach, możemy też zaobserwować pewne takie bardziej żłobiące scenę polityczną czy kulturową wybranych państw, ruchy oddolne. No bo my możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, a w tym momencie po banowaniu określonych środowisk politycznych, tych prawicowych czy związanych z Trumpem w Stanach, mogą się równie dobrze w tym momencie tworzyć na forach czy na rozmaitych kanałach, o których nawet nie wiemy, w tak zwanym dark webie, kanały komunikacji dla tych ruchów, które dotychczas funkcjonowały w sferze publicznej, powiedzmy, że były na patyku władzy, chociaż było o nich wiadomo, a w tym momencie one mogą być skanalizowane w miejscach, o których nawet nie wiemy. I pytanie, czy konsekwencje tego tutaj nie wypłyną w najbliższych latach, czy się nie potworzą jakieś ruchy
no nie chcę mówić, że rewolucyjne, bo nie ma co tutaj siać wielkiego pesymizmu, ale wydaje mi się, że to może być spora konsekwencja ograniczeń przez same te korporacje. To znaczy na nich się to może odbić negatywnie, odpływem ludzi do innych środków przekazu, bardziej undergroundowych, bardziej darkwebowych. I myślę, że tutaj na to powinniśmy też zwracać uwagę. Mamy dwie tak naprawdę możliwości rozwoju. Albo przyszłość będzie utopijna, albo będzie dystopijna. I albo państwa i korporacje wypracują, i my, obywatele, wypracujemy narzędzia do tego, żeby tą swobodę wypowiedzi ulepszyć. I tu niezależnie od tego, w jaki sposób, tak? Czy choćby przez likwidację zagrożeń wynikających z fake newsów, z komentarzy generowanych automatycznie. Skoro da się to zrobić, to da się też z tym walczyć. Więc to jest taka wizja utopijna, gdzie wolność słowa zyskuje, ponieważ wielcy gracze dochodzą do wniosku, że przyniesie to zysk globalny dla wszystkich. No albo mamy wizję dystopijną, gdzie ci wielcy gracze, mając świadomość, jaka wielka potęga leży w ich rękach, te kanały komunikacyjne tworzą w taki sposób, aby to było z korzyścią dla nich. No i wtedy ta nasza wolność słowa w sieci będzie cierpieć. Ale to ja zakończę optymistycznie. Na każdy wirus znajdzie się antywirus i na każdy program znajdzie się antyprogram, więc myślę, że nawet jeśli ta wolność słowa będzie próbowana, czy będzie się próbować ją ograniczyć, to myślę, że bardzo szybko znajdą się narzędzia i kanały do tego, żeby temu przeciwdziałać. Także to pewnie będzie taka niekończąca się wojna, żeby się odwołać do tytułu pewnej książki i serii komiksowej, taka wieczna wojna o wolność słowa między tymi, którzy będą chcieli ją ograniczać, a tymi, którzy będą chcieli, żeby ona była jak najszersza. Miejmy tylko nadzieję, że my, zwykli zjadacze chleba, na tym niekończącym się konflikcie zyskamy. Bo też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Internet jest niesamowicie nową przestrzenią i inną od każdej innej, od każdej dotychczasowej przestrzeni komunikacji. Ale takie rewolucje już przeżyliśmy. Taką rewolucją była telewizja, taką rewolucją było radio, taką rewolucją była prasa masowa, taką rewolucją było wynalezienie druku, taką rewolucją było wynalezienie pisma. I tak naprawdę internet i media społecznościowe są kolejnym etapem w tym niekończącym się rozwoju tego, w jaki sposób się komunikujemy. Ja bym był akurat tutaj chyba ostrożnym optymistą. Człowiek jest na tyle sprytnym zwierzęciem, że da sobie radę w każdych warunkach. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym jeszcze panów poprosić, gdyby nasi słuchacze byli zainteresowani tematyką, czy moglibyście polecić źródła, literaturę, ewentualnie inne źródła informacji dotyczące tematyki mediów społecznościowych, prawnego podejścia do mediów społecznościowych, czy wolności słowa w internecie. No tu chyba polecimy te publikacje, których jesteśmy autorami albo gdzie byliśmy redaktorami. Chyba taką najbardziej trafną czy najbardziej pasującą tego publikacją będzie książka. Ona jest dostępna online pod naszym współautorstwem In Search of Euro-Atlantic Doctrine of Freedom of Speech, gdzie czytelnicy będą mogli zobaczyć, jak ten kontekst wolności słowa wygląda w bardzo rozmaitych aspektach. Książkę można za darmo ściągnąć w sieci ze strony wydawnictwa Archaegraf. Dla tych wszystkich, których trochę bardziej interesują kwestie związane ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tylko związane ze swobodą wypowiedzi, no to tutaj nie zostaje nam nic innego, jak polecić, żeby wpisać w Google nazwisko Łukasz Bartosik, ewentualnie Michał Urbańczyk, a najlepiej oba nazwiska razem, i wtedy wyskoczy kilka publikacji, które wydaliśmy, czy to w wydawnictwie naukowym UAM, czy też w wydawnictwie Archaegraf, albo próbować szukać na własną rękę. Myślę, że dziś internet daje ogromną swobodę, i jeśli każdy z naszych słuchaczy po prostu w Google sobie freedom of speech in internet albo cyberspace, to na pewno znajdzie wiele pozycji, które mogą go zainteresować. Pamiętajcie tylko, żeby nie kończyć na pierwszej stronie wyników Google'a, tylko żeby szperać do piątej, szóstej. I nie kończyć na Wikipedii.
I nie kończyć na Wikipedii, bo to jest dobra strona na początek, ale warto sięgać głębiej. Myślę, że każdy, kto interesuje się tą tematyką, jeśli tylko interesuje się nią poważnie i właśnie nie będzie ograniczał się do tego, co Google wypluwa na pierwszej stronie, jest w stanie znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Ja osobiście polecam korzystanie z różnych przeglądarek. Od niedawna korzystam z Binga i muszę powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak to jest w memach, ta wyszukiwarka wyrzuca kompletnie inne wyniki wyszukiwań, które rzeczywiście pokazują, jak bardzo Google próbuje formatować tą rzeczywistość internetową. Także oprócz naszych publikacji zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby szukać na własną rękę, nie tylko korzystając z Wikipedii i z Google'a. No i możemy też czynić pewien apel obywatelski, w ślad za tymi postulatami edukacyjnymi, o których mówiliśmy, że może wszyscy powinniśmy, już doszedł taki czas, się trochę doedukować w kwestiach informatycznych, które są wielu z nas bardzo odległe, w kwestiach związanych z algorytmami i ich funkcjonowaniem. Może o tym też warto by było sobie poczytać. Tutaj akurat wydaje się, że wiedza informatyczna nie zawsze będzie skatalogowana w publikacjach naukowych, bo to równie dobrze mogą być popularne naukowe treści, ale w tym zakresie myślę, że warto, żebyśmy wszyscy już od samego początku stykania się z mediami społecznościowymi po prostu się rozwijali i edukowali. Dla wszystkich, którzy regularnie korzystają z Facebooka, to jeszcze tylko podrzucę dwa adresy. Fanpage Prawo i Polityka, gdzie pojawiają się treści związane z wolnością słowa, ale też takie treści edukacyjne. Może ktoś będzie zainteresowany, no właśnie, pod szkoleniem się w tych kontekstach, o których tutaj mówiliśmy. No i fanpage Center for American Studies, czyli stowarzyszenia, którego jesteśmy członkami, a które zajmuje się taką szeroko rozumianą edukacją, też powiązaną z prawem amerykańskim i z tymi doświadczeniami euroatlantyckimi. Zapraszamy. Czyli krótko mówiąc, mamy stawiać na różnorodność, nie ograniczać się do tylko jednego nurtu i starać się nie dać zwariować tym wszystkim treściom, które są dostępne w internecie, tak? Nie dać się zapuszkować w bańce, dokładnie tak. Dokładnie, w bańce. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Moimi gośćmi był profesor UAM Michał Urbańczyk i Łukasz Bartosik. Bardzo panom dziękuję. Ja się nazywam Tomasz Lewandowski, jestem z Uniwersytetu SWPS i serdecznie zapraszam państwa na kolejne podcasty Strefy Prawa, bo to jest jeden z wielu tematów, które oscylują wokół prawa, ale wokół tych zjawisk, z którymi mierzymy się na co dzień. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Staramy się regularnie nagrywać, regularnie pisać i regularnie interesować naszych słuchaczy, czytelników, studentów, kandydatów na studia tym, co dzieje się na naszej uczelni, naszymi badaniami. Staramy się również zapraszać interesujących gości, żeby pokazać właśnie, że ta przestrzeń akademicka może również korzystać w sposób odpowiedzialny, jak to było dzisiaj wielokrotnie podkreślane, z mediów społecznościowych i z internetu. Swoją drogą mam nadzieję, że przez tą, powiedzmy, obiektywną krytykę mediów społecznościowych ten konkretny podcast nie zostanie wyłączony przez operatorów. Dziękuję za miłą rozmowę, pozdrawiam naszych słuchaczy, do usłyszenia. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękujemy.